LL420, ja jestem Tricus, a to jest pierwszy odcinek z Fortnite'a na moim kanale. Ogólnie to jest zupełnie pierwsza moja styczność z tą grą, znaczy pierwszy raz będę w nią grał tak na poważnie przy moim komputerze, a nie zakuty w kajdanki przez Karola. Jest ze mną Zipek Merlin, siema Mordo, siema Piotrek. Siema Nero, cześć, cześć wszystkim. Tak, więc ogólnie jeżeli chcecie, żebym nagrywał Fortnite, żebym nauczył się w to grać i tak dalej, bo podobno fajne, zaraz się przekonamy, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, tak, chcemy Tricus, nagrywaj Fortnite oraz zasubskrybujcie mój kanał. Tak, dobra, to by było tyle z takich ogłoszeń i Piotrek, powiedz mi, bądź moim przewodnikiem po tym, bo trochę grałeś. Wiesz co, dałem ci generalnie kapitana, więc ty jesteś teraz naszym przewodnikiem, ale poczekaj chwilę, bo ja kupiłem sobie właśnie taki strój fajny. Jaki strój? Jest pokaż. Teraz w przecenie, zobacz, pokaż. Widzisz? Wow, ej, skąd ty to masz? Ej, fajny, nie? Jak to się bierze? Fajny, ale fajny. No, sklepie trzeba kupić jeszcze do tego, tak, w sklepie jest. To się, jeszcze dobra. Do tego jest 600 takich dolarków, które mogę wydać na różne inne rzeczy. Okej, stary, to ja sobie kupuję troszkę tych pieniążków, pyk, dobra. Okej, ja już, stary, mam trochę pieniążków na moim koncie. Bardzo się jaram, stary. Mogę sobie kupić teraz jakieś rzeczy. Coś? No, jeszcze sobie kupię, stary, jedną rzecz tutaj, pyk, jak tego skina, co ty masz. No to kupiłem trochę rzeczy. Te? No, tak, tak. Czekaj, jak się teraz zmienia tego skina? Bo ja bym chciał zmienić sobie. Nie wiem, może do mnie wbić, stary. Ej, dawaj, wbij do mnie, stary. Nauczysz mnie tutaj rzeczy, jak się kupuje. Idę zaraz. Kupiłem trochę pieniążków, stary. O, czekaj, zmienię... Co? 14 koła? No, mordo, chcesz patelnika? Jak ty nigdy nie grałeś w tą grę, człowieku? No, ale... Stary... Co no? Co możesz kupić za to? Ole, nie wiem, złoty. Pewnie mało rzeczy, stary, szczerze mówiąc. Dawaj, kupuj wszystko, co jest. Wszystko. Ale co na przykład byś kupił? Ja bym kupił na pewno... ten karnet. Czekaj, gdzie się kupuje karnet? Tu jest karnet bojowy. A karnet. Co to daje? To właśnie takie różne... O, tego. No i kupuj, stary. Ale fajnie się kupuje. O, bardzo tanie. Pieniądze. O, mam karnet bojowy. Nice. Ej, ile ty na to wydałeś? Nie wiem. Parę złotych chyba. 4 albo 40 tam było. Ale śmiesznie, stary, bo obszaj się. Zero, wszystkiego zero. Jest zero. Ja. Łączny czas gry, 0 minut. Dawaj, kolejne coś. Dobra. Weź sklep z przedmiotami. Masz, i masz generalnie masz różne przedmioty, nie? Raz na jakiś czas. One się zmieniają. No. Więc jeżeli ci się podoba, to kup jakiś, a resztę zachowaj sobie hajsu. Ale mi się teraz nie podoba. O, ej, to jest spoko. Co myślisz? Ale ja bym chciał, żeby na żółto się świeciły. A, że legendarny. Ja bym chciał legendarny item. Nie, no, a nie ma żadnego. Jest tylko legendarny. Ale to jest niefajne. W karnecie... Dobra, karnet sobie już kupiłem jakiś... No i teraz będziesz zdobywał... O, masz, dostałeś te rzeczy już w karnecie. Masz tęczowe takie spadki, człowieku. A co to? Nakładaj to wszystko. Szafka, bierz ta szafka. Nie kupuj nic więcej, potem sobie kupisz. Dobra. Tutaj, bierzesz. I O, ej, ja chcę być kosmonautą, bardzo mi się podoba. Dawaj kosmonautę. Okej. Ej, co, co się stało? Dwa razy. Aha, dobra. Tu? Tutaj... Wszystko sobie weź. Masz wszystkie tutaj, wszystkiego masz tu. Okej, okay, tutaj mam coś plecak, takiego. Plecak, weź ten niebieski, bo ja mam ten. Ten? Weź niebieski, no. Okej. Okay. Kilo masz inny. A, mam kilo? Masz. Ładny całkiem. Masz wszystko. A paralot nie mam? O, mam! Masz jeszcze coś lepszego, co ja bym strasznie chciał. No, weź to. Tutaj. To. Wow. To będziesz miał takie tęczowe spadanie, nie? O, kosmonauta taki dobra. Ze mnie, fajnie, fajnie. A, nie wziąłeś. Nie wziąłeś. A, dobra. To. Pyk. To. Nie. Nie wiem, co to jest. A dam sobie to. Czemu nie? Jakieś dziwne. A tutaj masz ej, dance. Emotki jakieś. Dobra, emotki to nam. O! Dobra, emotki to nam. A co to daje? I chodź, gramy. Dawaj. Chodź. Dobra, chodź. dobra, gramy. Gramy, stary. Pamiętajcie tylko, że to moja zupełnie pierwsza styczność z grą i mogę teraz nupić, ale zaczynamy, stary, jaram się. Pierwsza gra, zaczynamy, pyk. Tricus to sztos! Dobra. Tak? O, lecę! Ja też lecę. Ludzie, to nice, dawaj, lecimy do następnego składu. Tam na mapie, na M naciśnij i lecimy tam w to miejsce, gdzie zaznaczyłem niebieską pineską. Dobra? To ja ci powiem wszystko. Ej, laguje mnie trochę. Kiedy masz wyskoczyć, tak? Dobra, ale to mów, kiedy mam wyskakuj. A nie, już nie wyskakuj, robię. Teraz. Okej. Okay. Teraz i leć tam do przodu jakby, nie? Dobra. Znaczy ja też generalnie, mimo że nie jestem jakiś mega dobry, od razu mówię. Ej, fajnie się spada tak natęczowo, stary.
O właśnie, żałuję, że nie lecę za tobą, szczerze mówiąc. Chciałem zobaczyć. Ej, czekaj, czy ja dobrze lecę? My lecimy na te baraki, tak? Tak, na te trzy baraki, no. Okej. Dokładnie. Tutaj uważaj, bo to będzie od razu jatka, już wiem, że tu będzie mocna jatka na samym początku. Chociaż nie widzę tutaj nikogo. Serio, na barakach? No, myślę, że może być, ale nie widzę tu nikogo. Tak jakbyśmy sami lecieli. Aha. Na początek spadnij gdzieś na dach, jeżeli widzisz jakąś broń fajną. Na dach? A nie lepiej na dół? Na dół też możesz, no. O, ale umiem latać, nice. Straciłem trochę życia, ale trudno. Dobra, i lutuj. Jak usłyszysz tylko kogoś, to od razu wzywaj mnie na pomoc. A, E się podnosi. Od razu przychodzę. Ej, mam jakąś dużą tą. Nice. Okej, okay, mam... Nikola tu nie widzę. Ej, mam kałacha. Tak? No to dobrze. No, ja mam M-kę dla ciebie. Dla ciebie, no. Ogólnie mam M-kę. A nie ma skinów do broni, stary? Chyba. Wiesz co, chyba nie ma. Wydaje mi się, że nie ma. Nie spotkałem się jeszcze. Czekaj, jest sobie... Trochę szkoda w sumie, ale pewnie... Na pewno dodadzą w aktualizacji. Czekaj, mordę, ja zmienię sobie ten... jakoś grafiki. Jesteśmy! Musiałem zmienić sobie jest trochę gra... O! Dobra, leż. Od razu drugi jest, pamiętaj. Okej, okay, przeładuję. Gdzieś tu jest drugi, bo tu jest... My się nie boimy, stary. My się nie boimy. Dobra, zbieraj wszystko. A, ja zapomniałem, stary. Shotguna ma. Co to jest? Dobra. Co to? Świeci masz tutaj, się masz ładnie. Masz te. Ej, patrz, to się świeci. I wypij to. A ja mam takich dużo bardzo. Tak? No to wypijaj je, bo to jest ten. A jak to się pije? A tak, dobra, klika się. No. Dobra. Tak, dwa się takie pije, nie? Tak, dwa. A do 100 wyda się ulepszyć? Dużo. To wtedy dużo musisz mieć. Ej, ja go zabiłem, czy ty go zabiłeś? Wiesz co, ja go zabiłem i na pewno był sam, dlatego że zginął od razu. Czyli to znaczy, że jeżeli grasz jakby w party jest, no nie? Mhm. To wtedy, jeżeli kogoś zabijasz, to tak naprawdę go nie zabijasz, tylko powalasz. Musisz go wtedy jeszcze dobić. No wiem, tak było w PUBG, ja grałem w PUBG. No. A, to ogarniesz tak wszystko. A my jesteśmy w ogóle fajnie w tym. Jesteśmy fajnie w tym okręgu, nie? Nie wiem, ja muszę być dobry, stary, bo mam fajne itemki. No właśnie, nie może być wstydu, nie? No. Że skiny są, a no właśnie, dobra. Jak skiny są, to skill jest, bo to... No właśnie, tak... bo to jakby kupujesz skiny po to, żeby bo wtedy musisz zagrać dobrze, bo jeżeli nie, to wtedy... To wstyd, no, że wstyd, rzucasz tak, hajsem na lewo i prawo, no. A zero umiejętności. Tak. Jak ktoś zobaczy mój nick, to pomyśli, że to jest mój fan jakiś, nie? Widz. No w sumie. Tristus to sztos. Dobra, może ktoś tu będzie... Nie, nikogo nie widzę. Myślałem, że ktoś może nas zraszował chociaż trochę. Ale nie widać. Spadłeś? No. Ale to mało, życie straciłeś. No. Dobra, chodź, idziemy tam. Przez rzekę przejdziemy. Ale tam mogą być ludzie. Miasta. Tu jest, to jest bardzo ryzykowne generalnie. No to czemu my ryzykujemy? Ja no bo boję. Bez ryzyka nie ma ja zabawy, boję. Bez ryzyka nie pijesz szampana, tak? Czy ja... No, kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa nie Fortnite. Szampana, dokładnie. Dobra. O, a tam widzę. Jest jakaś fajna jaskinia. Ktoś, ej, widzę! Ktoś na pewno tu... Widzisz przeciwnika? NW. Gdzie jest? Tam leciał z autobusem. Czekaj, z autobusem skacze, widzisz? Poczekaj. Co uważaj, żeby na plecy tutaj nie zrobił ktoś. Pamiętaj, że możesz tutaj widzieć... Jakby... Dwóch widzę, jest. Widzę. Oni podejdą po dropa. Tego, którego... A my wtedy... No, a my wtedy zasadzka. Ale kurde, nie podchodzą jak na razie. Trochę słabo. Bardzo słabo. Czemu chyba się nie zmieniło światło, tak? Jak to? No, było inne oświetlenie. Dobra. Patrz, zauważ na mapie, że nam się zmniejszyła jeszcze bardziej strefa. Jesteśmy poza strefą mocno. O kurczę, ale oni to jeszcze są, sporo czasu. Oni są w lepszej pozycji dużo. No, są w lepszej pozycji, tym bardziej, że oni raczej czekają na te osoby, które są poza strefami. Chodź tędy może. Dobra. Chodź budynkiem. Może bezpiecznie, już trudno. Chociaż tego dropa bym, szczerze mówiąc, przyjął, który leży. Ale po co? Mamy no itemki. Są lepsze bronie. Jest o wiele lepsze rzeczy są. Dobra, ale ryzykujemy. Ktoś strzela. Strzelają dobra, się, ryzykujemy. No. Ryzykujemy. Bierzemy tej temy. Tutaj jest MK niebieska, która jest mega mam dobra. Mam ją brać? Ja ją wziąłem już. Shotgun jest... Dobra. Ja wziąłem coś. Dobra. Ile masz ochronki? Masz, dobra. No, mam całą. Tu chodzimy. Idziemy dalej. Kurde, gdzie oni są? Nie wiem, są oni poszli, blisko, oni się blisko. Naparzają według mnie. No, gdzieś tutaj, dalej. Bardzo blisko. Co? O! Coś się ruszyło. Gdzie? Chodź. Zdawało, nie wiem. Chodź tutaj. Najgorzej jest to, że oni mogą być na tych budynkach i mają kurde... Co to było? Co, był gość?
Nie, ale miałem taki dźwięk. Tam jest legendarna broń, ale ktoś tu pewnie jest w tych budynkach. Dawaj. Jest ktoś tutaj, dawaj. Z shotgunem wjeżdżam. Gdzie? Gdzie wjeżdżasz? Gdzie ktoś jest? Tu. Gdzie? Ej, Zipek, zgubiłem cię. Strzelam się. Zipek. Kurde. Leżę. Ja cię uratuję. Nie. O nie, czemu? Gramy jeszcze jedną rundkę, stary. Teraz nam lepiej pójdzie. No. Okej, druga rundka. Tym razem ja wybrałem, dokąd lecimy. Nice, dobra. Ej, czekaj, gdzie tu jest? No tu. A, dobra, na tym kamulcu? Nie. O kurde, nie. Nie, no, tu jest. To jest takie miasteczko, trzy domki jakby te. Te tutaj, na dole? Te to, pod tobą dokładnie. Teraz to są. Dobra. No i do którego lecimy, domku? Do którego lecimy? Dawaj do tego najładniejszego. Którego? Dawaj do tego, na który ja lecę. Dobra, tutaj, tak? Ja biorę shotgun od razu. O, proszę! Proszę! Widzę, żeby ktoś tu spadł. Ja rozwalam ścianę, mordo. Wiesz? Chyba nikt nie spadł tutaj poza nami. No to nice. Ja się cieszę. Dobra. Mamy free loota. Możesz sobie otworzyć. Ej, bo shotgun to najlepsza broń w Fortnite, nie? Nie. Nie powiedział. Zależy wszystko, nie? Wszystkie są tak samo mocne. O, znalazłem shotguna. Zależy od sytuacji. Bo słyszałem, to dawaj, tu jest skrzynka. Ale słyszałem, dawaj. Że w Fortnite jest tak, że niezależnie jak dobrze grasz, to zacznie skakać jakiś ośmiolatek i strzelać shotgunem, aż cię nie trafi. Ty masz shotguna, mówisz? No. A chcesz MK? To? No, MK by mi się przydało. A jak to się... Bierzesz i bierzesz i wyrzucasz poza. Tak, no bardzo, bardzo I? Prosto. A, dobra. No tak i że ekwipunek. Dobra. Dobra. I pamiętaj, żeby sobie ustawiać zawsze mniej więcej w tym samym miejscu bronię, nie? Czyli na przykład pod dwójką ja mam zawsze MK i Akacza, pod trójką mam zawsze shotguna i tak dalej. Dobra, chodź, wychodzimy stąd. Widziałem przeciwnika. Chyba. Gdzie? Chyba na 105, z tego co mi się wydaje. Ale nie, możliwe, że mi się przewidziało. No, otworzył skrzynkę i poleciał gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Szkoda trochę, że... O, strzelają do gdzie? Nas. Gdzie? Na plecy nam strzelali. Czemu słyszałem, ja nic nie słyszałem? Strzał na pewno. Czemu ja nic nie słyszałem? Nie wiem. Głupie. Nie wiem gdzie są. Nie widzę nikogo. Dobra, to w takim razie nieważne. Ej, chodź, tutaj drzewo się zawaliło. Widzę, tu jest. 240. Ej, ja cię mogę zranić? Nie. Ej, tutaj. Oczywiście, stąd, tu jest, widzę. Trafiłem go. Ja już nie mam ammo, wiesz? Co to? Ej, ja mam 10 chapców. Chowaj się. Serio masz 10 chapców? Tak. A masz broń tak. Jakąś? MK czy coś? Nie, mam shotgun. O dobra, biegnie gościu. Poczekajmy na niego, poczekajmy. Skąd biegnie? Tu jest, tu możesz wystawać, możesz tak patrzeć tutaj, tak jak ja. Że stajesz blisko i jakby wychylasz się, nie? Samą kamerą. No, faktycznie. Są tam goście, idą tam w swoje strony bardziej. O, widzę go. Kampi się. No, Porowo. Oni się tam ogarniają się, no. Kurde. Jakby to jest dosyć słabe. Ja bym zrobił na pewno tak. Też się kampimy? No, poczekamy chwilę. Aż przyjdą. Fajnie by było jakby... Masz coś do zbudowania, żeby zbudować? Nie wiem. Co, gdzie? Nie wiem, ja się boję. Oni się strzelają tam na górze, jest inna. Inni są. O kurde, strzelają do nas. O kurde. Chodź, idziemy ze ściany. Jest na blisko. O kurde, ej, ja umrę. Tak? Na pewno? Kurde. O! Ała! Ale boli. Ała. Czekaj, nie ruszaj się. Dobra. Bo ja muszę ten. Witam z powrotem! Czekaj, jest gościu, biegnie, go. Ej, oni strzelają w ścianę. O. Prawie leży, mam mega mało papę. Aj. Który? Dobra. Jeszcze nam się uda. Jeszcze jedną, nie? No. Dobra. Czyli wykrzywione wieże. Ale wiesz co? Jeżeli chcemy mieć przewagę nad nimi, to fajnie by było jakbyśmy wlecieli dokładnie w to samo miejsce. Dokładnie do tego samego budynku. Bo akurat w wykrzywionych wieżach musimy być dokładnie w tym samym miejscu. Dobra. Więc wyskakuj.
Okej. Okay. Lecimy. I musimy wybrać sobie budynek. Który budynek? Jak zobaczymy. Ale o nie! No. Co się dzieje tutaj? No. Dobra, to lecimy do tego najbliższego. Chociaż to nie jest, nie wiem. No dobra. Dobra, niech będzie. Ej, nie wiem, czy mi się uda tu wylądować bez to nie, o nie, to apteczka. Ej, ile osób tu jest? Ty jesteś na nim? Nie. Nie jestem na nim. Ej, stary, po mnie. No, właśnie tak to jest tutaj, stary. Nie, ja stąd wyskakuję. O! Ej, ja próbuję... Ej, mam 10 HP. Patrz. Tak? Skoczyłem z budynku. Z samej góry. Ja się chowam. Co? Jelo. Co? Wchodzimy powolutku. Jak ninja jesteśmy. Ninja. Ktoś tu jest w domku na pewno. Chodzisz? O, możesz skoczyć normalnie. Dwie osoby próbują we mnie strzelać. Tak? No. Dobra, ja wchodzę na górę powolutku. Po cichutku. O, ktoś tu jest. A! Co się dzieje? Zabili się? Stary, rozwala mnie, no. Ja Aaaa! Uciekał na górę! Czekaj, zszedłem. Uciekaj! Nara! Oje, i moja pułapka. A on się śmiał, jakby ta pułapka go zabiła. Jaka pułapka? No tam była postawiona moja pułapka taka, wiesz? Ej, czekaj, ja kampię, stary. O nie. To się nie uda. O, zszedł na dół. Dawaj na górę teraz, dawaj na górę. Dawaj, szybko. Dawaj. Stolecik mam. Dobrze. Chciałem mieć bandaże, stary. Lecisz. O, to są na moje. O nie! Gdzie? Co? Nie strzelił. Nie wiem. Dobra, wjeżdżaj na górę. Na górę? No. Okej. O kurde. Tutaj nic nie ma. Ktoś tu szedł. Do mnie? Nie wiem, gdzieś na górze może być. Jeszcze wyżej. Nie wiadomo gdzie są. Ty. Jak kogoś wysnajpisz, tak, z okna, to będzie niesamowite. Czekaj. No strzelam, że... O! Czekaj. Ale walka! Jeszcze jeden! No, dawaj go. O! Nie, dawaj go! Nie, zbudował już barykadę. Już nie dasz rady. Ej, jakie snajpie tutaj. O, powal tego! No. Zabiłem! Ej, ale nie mam, że mam killa. O co chodzi? Bo może ten, bo może tamten go powoli. Dziwne. Uuu! O! O kurde. No to na razie. Coś czuję. Gdzie on? A tu? Ty, snajper, gdzie w drzwi strzelasz? Gdzie w okno, w futrynę strzelasz? Ej, tam ktoś strzela, z góry. Dawaj go. Strzały ostrzegawcze. Z tym pistolecikiem, nie? No. Ile masz nabojów jeszcze? 15. I w sumie masz tam drop dobry. No gdzie ale... Strzelał? No fajnie, stary. No se zejdę. No. Z 10 HP. No. Normalnie, składami. Jak... A no dawaj, musisz być ninja, musisz być koło niego musisz iść. Mówię inaczej to... Co to jest? To jest takie zbieranie wtedy. Zbieractwo. Ja jestem zbieraczem w Fortnite. Ja kolekcjonuję skiny, ja nie gram. Dawaj, teraz to jest twój moment, twoja chwila. Tak, mój moment chyba śmierci. Co? A, myślałem, że mówisz ty. Czekaj. Mam coś. Mam krzak. Ale nie masz żadnego życia. A nie, masz bandaże. Nie, to krzak. A. Ty o co chodzisz? Nie czaję. Nie, to krzak. To, dobra, mordo. Stary, jesteś krzakiem. Myślisz, że ktoś mnie ma prawo znaleźć? Nie wiem, normalna rzecz, że w sklepie krzak... O, no, co to jest to niebieskie? A nie, to miny. Ale one są fajne, wiesz? Są C4. Rzucasz jednym przyciskiem, a drugim odpalasz je.
kontrolem kucasz. Wiem. O nie. I drugim przyciskiem jeszcze odpalasz. Może tak kogoś oszukać, nie? Że niby jesteś z tej strony. Ja już i tak wszystkich oszukuję, że niby jestem krzakiem. Pan krzak. Żadnego bandażyka, no daj spokój. Uważaj, żeby kogoś tutaj nie było. W budynkach. Nie ma. Tak się nie patrzysz nigdzie tam? Typek, bo ja wiem. A, bo ty wiesz, okej. Okay. Typek Merlin. Typek Merlin. Stary, poza tym... Typuś. Skąd ktoś ma wiedzieć, że ja nie jestem krzakiem? No właśnie. O! To jest mega fajne. Co? To jest mega fajne. A to mi da mi życia? No, tak. Latający krzak! No to teraz już na pewno zginiesz. Czemu? No ktoś idzie do ciebie. Uciekaj! Chodź na to, szybko! Szybko, leć daleko! Leć daleko! Nie! Kurde, szkoda, że nie wykorzystałeś tego. Tak, to by było na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Było naprawdę dziwnie. Ta gra jest trudna, jest epicko trudna. Myślę, że teraz pogram poza odcinkami, dlatego, że w pierwszym odcinku chciałem wam powiedzieć, pokazać po prostu, jak to wygląda u mnie ten skill przy pierwszym podejściu. No i widzieliście, że niezbyt dobrze. Przy następnym postaram się, aby było lepiej. Dziękuję wam za oglądanie. To było na tyle. Na razie. Eloszka.